Wystawa nosi tytuł Tu rodziła się opozycja i ma ona za zadanie pokazać historię opozycji przedsierpniowej, czyli tej, która powstała w Polsce Ludowej w drugiej połowie lat 70. W dużej mierze można powiedzieć, że opozycja ta narodziła się już po protestach z czerwca 76 roku. Jako pierwszy powstał KOR, później inne organizacje, w tym zwłaszcza jeśli chodzi o Trójmiasto, szczególnie ważne to były Wolne Związki Zawodowe i Ruch Młodej Polski. Na tej wystawie można zobaczyć informacje na temat tych organizacji, a także zdjęcia ich czołowych przedstawicieli. Wystawa będzie stała w tym miejscu przez najbliższe 2 tygodnie. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj, aby zaprezentować wystawę plenerową Instytutu Pamięci Narodowej Tu rodziła się opozycja. 45 lat temu, w czerwcu 1976 roku, w Radomiu, Ursusie oraz Płocku doszło do wystąpień ludności, która zaprotestowała przeciwko podwyżce cen, która została wprowadzona przez rząd komunistyczny. Świeżo po 1970 roku władza po raz kolejny doprowadziła do tego, że ludzie musieli wyjść na ulicę, po raz kolejny doprowadziła do tumultu społecznego i po raz kolejny starała się na siłę wprowadzić podwyżki. To się nie udało. W związku z tymi wydarzeniami nie tylko w Radomiu, Ursusie i w Płocku doszło do różnych wystąpień. Dlatego też Instytut Pamięci Narodowej postarał się przygotować ogólnopolską wystawę, która pokazuje, jak wyglądały te wydarzenia także w innych ośrodkach, ale przede wszystkim chodzi nam o to, aby pokazać, że opozycja to nie tylko sierpień 1980 roku. Opozycja w Polsce istniała już wcześniej i ta wystawa ma właśnie pokazać to, w jaki sposób ta opozycja w Polsce się rodziła. Wystawa została po raz pierwszy zaprezentowana 25 czerwca tego roku w podwarszawskim Ursusie. Była ona również prezentowana regionalnie. Pierwsza ekspozycja wystawy regionalnej gdańskiej miała miejsce 2 lipca w Pruszczu Gdańskim, ale nie możemy zapominać o tym, że to miejsce jest historyczne, więc gdański IPN nie mógł pozwolić sobie na to, aby ta wystawa nie stanęła w tym historycznym miejscu, jakim jest Plac Solidarności. Chciałbym również powiedzieć, że zakończenie ogólnopolskie tej wystawy planowane jest na 10 września. 10 września w Radomiu będzie miało miejsce finisaż tej wystawy, w trakcie którego zaprezentowane zostaną wszystkie panele ogólnopolskie i wszystkie te panele, które będziecie Państwo mogli oglądać w 15 miastach kraju, zostaną zwiezione do Radomia i w Radomiu zostaną one zaprezentowane.